Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii gry w Alone in the Dark. Moi drodzy, trochę nam przyszło na to czekać. Dobra, może. No to jedziemy. Trochę nam to zajmie czasu, zanim się tego... Czekajcie. Słychać? Czuję, nie mam dźwięku, widzowie. Popsuła mi się gra. A nie, ja mam dźwięk tylko opóźniony. Dobra. Mamy jakiś sejfik, ale do niego kodu potrzebało. O, pamiętamy to z dema, widzowie. I need the key. Dziwne jest to, że te drzwi się nie zamykają odpowiednio. Sorry, detective. Didn't mean to obstruct justice. It's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? I can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. But we can't have a rascal like that running around unchecked. Time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective, and I'll scratch yours. Ziomek wypatrzył chyba coś innego niż... Grace, a raczej butelka alkoholu. Looks like everything's back to normal here. Emmy, tu jest. Emily's here. Oh. Thank you.
wieczne pióro. Jeremiego i w galerii nie skończyliśmy jeszcze. Pokój Grace. Będziemy musieli się tam raczej wybrać, nie? Jak myślicie? Naboje do pistoletu. Crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. No, jak widzimy, Jeremy się tutaj też pojawia. Czuję, że on jest osobą, która... These paintings got some grim-looking rot on them. No, zagadka. Yastarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. No, proszę. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. No. What are these symbols? Looks like alchemy, or star constellations. Za dużo kombinacji, widzowie. The simple astrologer's cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members
as there were only 12 of them. Mamy jeszcze jedną zagadkę. Tego korytarza nie wejdziemy. No to chyba czas odwiedzić Grace. Nie uważacie? It's stained. Take some metal. This must be the clock that Jeremy. Looks like the plate that held the talisman in the séance room. But it's broken. Missing some pieces. To jest chyba ten cały zegar astronomiczny, o którym się I need the key. Zamknięte drzwi. Chyba tutaj nic nie ustalimy. Need to help Emily save her uncle. I need the key. Słyszałem, widzowie, coś ciekawego. Panie, czy jeśli stąd zeskoczę, to się zabije, czy... Nie, nawet nie zeskoczę stąd. Okej. Ustalmy, co się dzieje. Mamy tak, mamy klucze. Do biblioteki. A gdzie jest biblioteka, powiedzcie mi? Czekajcie, bo nie sprawdziłem. Dajcie mi chwilkę. Czyżby tutaj o to chodziło? Powiem wam, że sobie sprawdzę. Szybkości. Nie. Tu nie o to chodziło ewidentnie. Powiem wam, że się zastanawiam. Chwila. Jeden otwiera. Tu jest biblioteka. Tak. Pilot DWC. To co, to idziemy do biblioteki, tak? W tej grze powiem wam, że poruszamy się często po macku.
Lost Plantations of Louisiana, Thierry Bricklow, 1917. Louisiana. Gassetto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Gassetto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Gassetto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Gassetto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Gassetto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Gassetto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Gassetto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Gassetto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Dobra widzowie, zobaczmy, czy wszystko w bibliotece znaleźliśmy. Wszystko. Mały gabinet został. Jak to tutaj gdzieś jest wejście? Gdzie niby? A tutaj, dobra. Wedge shut. Ktoś dobrze zakleszczył te drzwi. Pytanie po co?
Nie ma tutaj innego wejścia, tu jest salon. Czy to się podnosi? Widzowie, może lepiej nie sprawdzać. To się, nie, na pewno to się podnosi. Że co? Oh, what happened? Everything's normal again? Tyle pytań, a tak mało widzowie mamy odpowiedzi. If it wasn't for the collection of peculiar statues, the old astronomical clock would draw every eye in the room. Dekombi, it wasn't the intricate clockwork that stood out, but the odd-looking plate on the inside. Czy to tutaj? Bo w sumie tutaj w tej posiadłości tak łatwo się jest zgubić. Wiecie o co chodzi. Wąż ogrodowy. I co dalej? Mamy wąż ogrodowy i z drugiej strony ogródka warzywnego możemy coś już zrobić. Hmm.
fragment zegara. Czy zmieniły nam się cele? Zbadaj kocioł. Zostały nam 3 zadania, widzowie, w tym rozdziale. Więc musimy iść, widzowie, do kotłowni. A to za tym idzie, musimy iść tutaj przez schody. Więc wejdziemy sobie dzisiaj na górę i zakończymy jeszcze odcinek. Powiem wam, że ta gra potrafi nieźle zadziałać na psychikę. Należy, dajmy to do zegara. Astronomicznego, bo wydaje mi się, że powinniśmy mieć to jako część zegara owego, więc tak, mamy to. Więc następną część znajdziemy sobie w następnym odcinku. Tak, żebyśmy mogli zwiedzać tą posiadłość w następne części. I myślę, że będzie to dosyć dobre podejście. Odblokowaliśmy sobie też, widzowie, skrócik, co daje nam nowe możliwości. Chyba w ogródku warzywnym zrobiliśmy wszystko, ale na wszelki wypadek zejdę jeszcze, zobaczę. Czy jesteśmy już po wszystkich zadaniach w ogródku? Tak, ogródek warzywny świeci się na niebiesko, co oznacza brak żadnych takich, wiecie, żadnych rzeczy do zrobienia, więc podejdziemy sobie na górę i kończymy odcinek na dziś. Cóż, gra jest na pewno bardzo ciekawa. No i co tutaj dużo mówić? Zapisujemy ją. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zobaczymy się następnym razem. A tymczasem. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu. Książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie Twitch'owski. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.